Ten film, na którym za chwilę zobaczymy chorego z miłości zabójcę z Międzychodu, nagrał sąsiad pierwszej ofiary. Marcin W. pieszo zbliżał się do wioski Buchocin. Tu mieszkał brat dziewczyny, którą Marcin W. wcześniej nękał i 4 lata temu próbował porwać. Oto on. Ubrany na czarno, zamaskowany, w rękawiczkach. Z reklamówką, w której prawdopodobnie jest nóż, którym za kilkanaście minut zaatakuje Patryka Górniaka. W tą środę to po prostu wyjechałem gdzieś na Międzychód i przejeżdżając widziałem, jak szedł w tą stronę. Tak. Po jakimś czasie no, ja tutaj byłem i tu stałem chyba, odwróciłem się, patrzę ten gościu tu, nie? Tylko mnie zastanowiło, czemu ma buta od krwi i trochę czerwone ręce takie jakby od krwi i trzymał reklamówkę. Ja powiedziałem, co ci się stało, nie? A on powiedział, że skaleczyłem się, nie? No i tylko tyle mi odpowiedział i nacisnął pilota, wsiadł do samochodu i ruszył, nie? Tak ze zrywem, nie? No i coś mnie, przecież ten Patryk nigdy nie jeździł tak energicznie, nie? Tą siatka siedziała w oknie i mówi, że coś się pali, nie? Szybko weszłem po schodach, chwyciłem za klamkę tylko tak, żeby nie zacierać śladów i nacisłem, ale jak buchnął ten cały czad, no to nic nie było widać. Wyleciałem i dzwoniłem na 112, nie? Mówiłem temu panu, co jest potrzebne, straż, policja i karetka, nie? Te buty, ta krew, ten odjazd samochodem i... Nie pasowało. Nie pasowało mi to, po prostu musiałem iść zobaczyć i się upewnić, czy z nim w porządku wszystko jest, ale już było... No pierwsze to wiadomo, no, strażaki weszły i robiły swoje, nie? Gasili porządek. No, gasili, no a potem wynieśli chłopaka. Byłem na klatce obejrzeć, jak to wygląda. Porozmawiałem z sąsiadami, z tym sąsiadem, co wezwał pomoc. No, było ciężko przy samych drzwiach. Wyobraźnia to, co mogło się stać tam wcześniej. Jak to wszystko wyglądało. Gdy mi sąsiad powiedział, gdy go ujrzał na podłodze leżącego w korytarzu. Byłem tam chwilę i no i wyszedłem. Czy to prawda, że Marcin był tam kilka dni temu i rozmawiał z panem? Kilka tygodni. Jakieś 3 tygodnie wcześniej. I rozmawiał z panem? Tak. Pytał o córkę moją, czy jest w domu. No odpowiedziałem, że już tutaj nie mieszka. Już nie mieszka kilka lat. Mówię, wyprowadziła się do Niemiec, ma tam pracę. Czy wtedy, te 3 tygodnie temu, coś zapowiadało, mówiło, że... Jedno z jego pytań to było, czy jest z kimś. Czy ma kogoś? Paulina. Paulina, nie? No, powiedziałem, że ma. Że jest razem w Niemczech z chłopakiem. Wiem, że spuścił wtedy mocno głowę. I była chwila ciszy. I mogło go zaboleć to, nie? Zaraz po tym, no pożegnał się. Marcin W. odjeżdża skradzionym samochodem sprzed bloku w Muchocinie. Godzinę później pojawia się w centrum Międzychodu. Tu mieszkała matka przyjaciela Pauliny. Paulina jest siostrą pierwszej ofiary. Czy to się tu rozegrało? Tak. Za tymi drzwiami? Tak. Kogo on tu szukał? Na tym poddaszu w centrum? No, szukał Pauliny. Być może, że i Mikołaja. Pan był wtedy w domu, kiedy tam na górze rozgrywał się ten dramat wieczorem w środę? Tak, ale ja jak włączę te radio czy telewizor i pies ten, to nie słyszę nic. Co tam mi słychać? A pies nie szczekał, nie zachowywał się jakoś dziwnie? Ja, pies jakby się tu by przyszła, to by szczekał. Marcin zapukał do drzwi, pani Iwona otworzyła drzwi. W mieszkaniu również był syn, siedział w sąsiednim pokoju, miał założone na uszach słuchawki. I z relacji późniejszej wiemy również, że Mateusz słyszał jakieś odgłosy, ale byś myślał, że ktoś przyszedł i nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka ta tragedia wydarzyła się. Za jego plecami? Tak. Obok? Tak. Wyszedł z pokoju i został mamę w krwi.